Piękne gole i dużo goli, zwroty akcji, mnóstwo emocji, pełne trybuny. To był wymarzony początek sezonu w PKO BP Ekstraklasie. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Sendecki, a to są top momenty pierwszej kolejki. Sezon wystartował w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie Warta podejmuje Pogoń Szczecin i to faworyzowani goście atakują. Marcel Wędrychowski posyła piłkę z prawej strony do Etymisa Kulurisa, a Grek w taki sposób wita się z Ekstraklasą. Wychowany w PAOK-u i były piłkarz m.in. Tuluzy w ten sposób strzela swojego pierwszego gola na polskich boiskach. To też oczywiście pierwsza bramka w nowym sezonie. Portowcy skromnie, ale zasłużenie wygrywają 1-0. A w piątkowy wieczór piłkarskie święto w stolicy. Stadion przy Łazienkowskiej w Warszawie wypełniony do ostatniego miejsca. Legia gra z wracającym po 3 latach do elity łódzkim klubem sportowym. Wicemistrzowie Polski przeważają, ale świetnie w bramce spisuje się 19-letni Aleksander Bobek, który zatrzymuje strzały Tomasza Pekharta czy Josue z rzutu wolnego. Wreszcie w 25 minucie Paweł Wszołek asystuje, a Tomasz Pekhart strzela gola. Tym razem Bobek bez szans, Legia obejmuje prowadzenie. Jak doskonale obliczył Wojtek Bajak z Ekstraklasy, jest to gol numer 4000 Legii Warszawa w historii jej występów na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Jeszcze w pierwszej połowie Hoti zagrywa piłkę ręką we własnym polu karnym i Josue staje do wykonania jedenastki. Ale strzał Portugalczyka broni Aleksander Bobek. Świetny występ młodego golkipera ŁKS-u. Zaraz po przerwie goście mają znakomitą szansę, aby doprowadzić do wyrównania, ale Kajtejan w sytuacji sam na sam z Kacprem Tobiaszem trafia w słupek. A skoro wiadomo, że niewykorzystane sytuacje się mszczą, no to Patryk Kun podaje do Pawła Wszołka, a Tomasz Pekhart pakuje piłkę do siatki z najbliższej odległości. Na trybunach niepocieszony wychowanek ŁKS-u były koszykarz NBA Marcin Gortat, a to jeszcze nie koniec złych wiadomości dla przyjezdnych, bo tym razem po podaniu Bartosza Slisza Pekhart kompletuje hat-trick. 3 gole Czecha, Legia rozbija ŁKS 3-0. A ja przypominam, że w tym sezonie skróty wszystkich meczów możecie zobaczyć na oficjalnym kanale Ekstraklasy na YouTubie. W Mielcu Stal gra z Krakowią i ekipa z Podkarpacia do przerwy jest do bólu skuteczna. Perfekcyjne podanie Macieja Domańskiego na gola zamienia Iliasz Kurin. Ci dwaj piłkarze konstruują także te akcje, tym razem Szkurin asystuje, a Domański podwyższa na 2-0, po tym jak piłka odbija się jeszcze od Virgila Kicy. Zaraz po przerwie pięknym uderzeniem zza pola karnego popisuje się Paweł Jaroszyński, dla którego jest to drugie trafienie w Ekstraklasie, ale pierwszego gola strzelił aż 8 lat temu. Krakowia nawiązuje kontakt, a im bliżej końca, tym pasy mają większą przewagę. I w końcu Michał Rakoczy popisuje się piękną akcją i cudownym strzałem. Kończy się wynikiem 2-2. Mistrz Polski Raków Częstochowa już pod wodzą trenera Dawida Szwargi rozkręca się powoli, ale tuż przed przerwą idealne podanie Johna Jeboaka wykorzystuje Łukasz Zwoliński. Dwóch nowych piłkarzy w barwach Rakowa daje prowadzenie w meczu z Jagiellonią Białystok. W drugiej połowie znów Jeboach do Zwolińskiego i tym razem napastnik częstochowian jest faulowany w polu karnym. Fran Tudor oddaje piłkę i Zwoliński z rzutu karnego strzela swojego drugiego gola w meczu. Jeszcze piłkarze Jagiellonii nie otrząsnęli się z tej straty, a Bartosz Nowak ustala wynik na 3-0. Raków Częstochowa w świetnym stylu rozpoczyna nowy sezon. W Gliwicach znakomicie spisujący się wiosną Piast w pierwszych 45 minutach ma przewagę w starciu z Lechem Poznań, a po faulu Filipa Bednarka na Michaelu Amejou Szymon Marciniak dyktuje rzut karny. Patryk Dziczek jedenastkę zamienia na gola. Zanim jednak piłkarze zejdą na przerwę, Filip Marchwiński, co prawda nieco przypadkowo, ale jednak jest bliski do prowadzenia do wyrównania. To jednak tylko zapowiedź tego, co ma wydarzyć się w drugiej połowie. Najpierw Joel Pereira do Marchwińskiego, a Filip Marchwiński zmienia rezultat na 1-1. Tu już nie ma mowy o żadnym przypadku. Chwilę później Christopher Welde dośrodkowuje, a Marchwiński tym razem głową daje prowadzenie kolejorzowi. Lech w 10 minut po przerwie odwraca losy meczu. Chociaż Piast w końcówce marnuje 200% okazje, Filip Bednarek broni fenomenalnie i to 2 razy w jednej akcji, a w doliczonym czasie gry z najbliższej odległości pudłuje Arkadiusz Pyrka. Zespół z Poznania ostatecznie wywozi z Gliwic 3 punkty.
A z Gliwic wędrujemy tuż obok, do Zabrza. Górnik w starciu z Radomiakiem. Radom nie przypomina pięknie i skutecznie grającej drużyny z końcówki wiosny tego roku, a Radomianie to wykorzystują. W taki sposób z Ekstraklasą wita się pozyskany z drugiej ligi portugalskiej Pedro Henrique. No a drugi gol to spora zasługa, właściwie wina, Daniela Bielicy, który zaczął dryblować we własnym polu karnym. Henrique przejmuje futbolówkę, a Rafał Wolski ustala rezultat na 2-0. Potem jeszcze Christos Donis trafia w poprzeczkę, a jak gra Górnik, no ten strzał Lukasa Podolskiego to chyba najlepsza odpowiedź. Zabrzanie zasłużenie przegrywają z Radomiakiem 0-2. Waldemar Fornalik przez lata z sukcesami prowadził Ruch Chorzów, zresztą spędził tam też całą piłkarską karierę. Teraz jest szkoleniowcem Zagłębia Lubin, a jego podopieczni przegrywają z Ruchem po samobójczym trafieniu Aleksa Ławniczaka. Ławniczak rehabilituje się chwilę później, ale radość trwa krótko, bo przez zagranie piłki ręką przez Bartosza Kopacza bramka nie zostaje uznana. Zresztą nie ostatnia w tym meczu dla Miedziowych, to już minimalny spalony i gola Damiana Bochara też kasujemy. Ale Zagłębie walczy do końca i ma momentami przygniatającą przewagę. Wreszcie na 19 minut przed końcem Tomasz Makowski wyrównuje. No z trenera Fornalika nie zawodzi, bo Makowski na murawie pojawia się 5 minut wcześniej. Do końca coraz mniej czasu. Piłka wybita przed pole karne i Bartłomiej Kłódka! Wow, co za gol! Jeszcze dobija Arkadiusz Woźniak, ale to nie jest konieczne, bo piłka przekracza linię bramkową. Przepiękny, cudowny, fantastyczny gol Bartłomieja Kłódki zapewnia Zagłębiu zwycięstwo z Ruchem 2-1. Jak zwykle niesamowita atmosfera na trybunach w Łodzi. Widzę w gra z debiutującą w Ekstraklasie puszczą Niepołomice. I to goście po pięknym strzale Artura Siemaszki cieszą się z prowadzenia. Kolejne piękne uderzenie, kolejna piękna bramka w pierwszej kolejce. Bramka historyczna dla Puszczy Niepołomice. Widzę szybko jednak bierze się za odrabianie strat Terpiłowski z prawej strony piętka Jordiego Sancheza i były piłkarz Albacete Fran Alvarez strzela swojego pierwszego gola w Ekstraklasie do przerwy 1-1. Po przerwie akcja Pawłowskiego, Alvarez przepuszcza piłkę, a Patryk Stępiński także zalicza swojego premierowego gola, tyle że on gra już 112 mecz w Ekstraklasie. Tak czy inaczej radość w Łodzi wielka, widzę wprowadzi. Puszcza jednak walczy, a 18-letni Jordan Majchrzak, mający już za sobą debiut u José Mourinho w Romie, ma też szansę na wymarzony debiut w Ekstraklasie. Piłka zatrzymuje się jednak na słupku. Gdy w 93 minucie Andrzej Cyganik wykańcza kontrę gospodarzy, wydaje się, że jest już po meczu. Ale Rok Kidricz w 99 minucie zmniejsza jeszcze rozmiary porażki. Na więcej Beniaminkowi brakuje już czasu. Widzew Łódź lepszy od Puszczy Niepołomice. Wynik 3-2. Pierwsza kolejka kończy się w Kielcach, gdzie Korona podejmuje Śląsk Wrocław. W pierwszej połowie tego meczu największą niespodzianką dla piłkarzy i kibiców jest burza, która przechodzi nad Kielcami, a gole padają dopiero po przerwie. Martin Kączkowski, Piotr Samiec-Talar i ponownie Kączkowski. Śląsk obejmuje w Kielcach prowadzenie. Korona walczy jednak do końca i 6 minut przed ostatnim gwizdkiem w ogromnym zamieszaniu podbramkowym Adrian Dalmau, który chwilę wcześniej wchodzi z ławki rezerwowych, doprowadza do wyrównania. Korona Kielce dzieli się punktami ze Śląskiem Wrocław. Wynik 1-1. W tabeli na razie ciasno, zwraca uwagę komplet wygranych naszych pucharowiczów Rakowa, Legii, Lecha i Pogoni. Druga kolejka rozpocznie się już w piątek, wtedy tylko jedno spotkanie, Ruch zagra z ŁKS-em. W sobotę i niedzielę po 3 mecze, a wyjazdowe starcia Legii Rakowa w Krakowie i Kielcach zostały przełożone. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.